Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadania z cyklu darmowych korepetycji, czyli jak nie wiesz, jak zrobić jakieś zadanie, wyślij mi je na maila, ja ci rozwiążę i rozwiązanie wrzucę na YouTube'a. Dobra, tym razem 2 dni temu w sobotę Mr. Buzuka wysłał do mnie następującego maila. Siemanko, mógłbym prosić Cię o rozwiązanie i omówienie pewnego zadanka, czyli reszta z dzielenia wielomianu p od x przez x minus 1 wynosi 4, zaś przez x plus 2 wynosi 1, obliż resztę z dzielenia tego wielomianu przez x minus 1, x plus 2. Zupełnie nie mam pojęcia, jak się zabrać za to zadanie. Liczę na pomoc, nie ma problemu. Już będziemy to robić, ale najpierw oczywiście wielka prośba do Ciebie. Jeżeli uważasz, że fajnie tłumaczę zadania, to proszę Cię, napisz mi o tym w komentarzach. Jeżeli uważasz, że źle tłumaczę zadania, że powinienem coś zmienić, też mi gdzieś tam na dole w komentarzach napisz o tym, bo robię sobie takie małe research, takie małe badania, żeby wiedzieć, czy fajnie faktycznie, czy podoba się Tobie i Wam, jak tłumaczę tą matkę. Dobra, teraz tak, lecimy do zadania. Skoro dzielimy wielomian przez x minus 1 oraz skoro dzielimy wielomian przez x plus 2, to jeżeli podzielimy taki wielomian, to otrzymamy oczywiście wielomian 1 stopień niższy i reszta będzie zwykłą liczbą, tak? Tak jak tutaj. Czyli jeżeli mieliśmy nasz wielomian p od x i go podzieliliśmy przez x minus 1, to otrzymajemy jakiś tam wielomian, ja go nazwie r od x. I oczywiście tą naszą resztę, aha, razy x minus 1 i oczywiście tą naszą resztę, czyli w tym przypadku czwórkę, tak? Natomiast, jeżeli podzielimy sobie ten wielomian przez x plus 2, tak? To otrzymamy oczywiście resztę 1, czyli będzie 1. Nie 11, tylko plus 1. Tak? Mam nadzieję, to jest jasne. Że jak tak robimy, to właśnie w ten sposób to otrzymujemy. Że jak dzielimy przez x minus 1, to dostajemy jakiś tam wielomian plus resztę, nie? To będzie tą liczbą. Ok? Dobra. No teraz zauważcie, jeżeli postawimy sobie jedynkę, to z pierwszego co otrzymamy? No, że p od 1 równa się, no tutaj będzie 0, więc to nam zniknie, więc wyjdzie 4, tak? A z tego otrzymamy, kiedy postawimy oczywiście minus 2, żeby nam się to wyzerowało, że p od minus 2. No to też jest równe, to jest równe 1. Ok? Dobra, i teraz po co my to będziemy robić? Ponieważ, może zmienię kolor. Ten nasz wielomian p od x, ja teraz chcę podzielić przez to. Zgadza się? Przez x minus 1, x plus 2. Czyli ja sobie chcę zrobić tak, że otrzymam oczywiście jakiś tam wielomian, niech będzie s od x, i razy, no, x minus 1, x plus 2. Tak? I jakaś reszta. Ale jeżeli dzielimy wielomian przez funkcję kwadratową, bo to jest funkcja kwadratowa, to reszta z dzielenia jest w postaci ax plus b, może inaczej zrobimy to, kolorek. Tak? Bo trzeba pamiętać, jak dzielimy przez funkcję liniową, to reszta jest zwykłą liczbą. Jak dzielimy przez funkcję kwadratową, to otrzymujemy jakby resztę w postaci liniowej ax plus b. Jeżeli dzielimy przez wielomian trzeciego stopnia, to reszta jest w postaci kwadratowej, tak? Ax kwadrat plus bx plus c. O jeden jakby niższa, tak? To po prostu trzeba pamiętać. Ok? Czyli skoro ja to wiem, to zobaczcie. Jeżeli podstawię sobie jedynkę, to ja już wiem. No niech będzie na niebiesko. Jeżeli podstawię sobie jedynkę, czyli p od 1, tak? Oczywiście za x a jedynkę. No to co? To się całe zeruje i zostaje nam a razy 1 plus b, czyli po prostu a plus b. Jeżeli natomiast teraz podstawię sobie tą minus dwójkę, którą tu na początku podstawiałem, czyli p od minus 2, to znowu to nam się całe zeruje, no bo to nam się zeruje i mamy a razy minus 2 to jest minus 2a, tylko znowu nie tym kolorem może, minus 2a. Plus b. Ok? Tak się robi to zadanie. No ale ja wiem, że p od 1 to jest 4, czyli. No dobra, już niech będzie tak. Aha, no i tu jest klamerka. Ja wiem, że p od 1 to jest 4, a p od minus 2 to jest 1, tak? Czyli mamy 4 równa się a plus b i 1 równa się minus 2a plus b. No i teraz rozwiązać to dowolną metodą. Ja sobie to zrobię przeciwnymi współczynnikami, czyli. Mnożę razy 2, 8 równa się 2a plus 2b i na dole przepisuję.
No i teraz podkreślam i dodaję. 8 plus 1 to jest 9. A 2a minus 2a to jest 0, tak? Bo o to chodzi w metodzie przeciwnej współczynników. No i 2b plus b to jest 3b. Dzielimy to sobie przez trójkę, czyli b wyszło 3. Jak wyliczyć działanie, na przykład tu podstawić, tak? Że 4 równa się a plus b, czyli trójka. I jak odejmę trójkę, no to 1 równa się a. Czyli moja reszta, którą ja szukam, tak? To będę miał 1 razy x, czyli po prostu x plus b, czyli plus trójeczka. Więc pamiętajcie, to zadanie robi się w dwóch etapach. Najpierw trzeba podstawić sobie, zapisać, że jak dzielimy przez x minus 1, to otrzymujemy coś tam razy x minus 1 plus ta reszta, tak? Czyli p od 1 to jest 4, wyszło p od minus 2 to jest 1, tak? Żebyśmy to mieli. A później, skoro dzielimy przez funkcję kwadratową, to reszta jest w postaci liniowej. No i znowu podstawiamy jedynkę, to zostaje a plus b, minus 2 zostaje minus 2a plus b. I rozwiązać układ równań i koniec. Tyle. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o tej opinii, dla mnie jest mega ważna. Na fanpage'u oczywiście dalej jeszcze przez 12 dni bodajże wisi sobie konkurs, w którym można wygrać koszulki z matematyki z pasją. A póki co dzięki wielkie za uwagę i zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.